szukamy złota. Festiwal Art Square w Szklarskiej Porębie to miejsce spotkań z kulturą i sztuką. Tak było podczas 7. edycji. Nie zabrakło atrakcji. Odbyły się m.in. warsztaty mozaikowe z granitu, malowanie na łupkach, giełda minerałów połączona z pokazem szlifowania kamieni. Najmłodsi poszukiwali także złota. Małe księżniczki i duże księżniczki robią sobie bransoletki, kolczyki, a chłopcy mogą wyszukać opiłków prawie złota, czyli złota głupców, tak zwanego pirytu. I to było 5 intensywnych tygodni różnych działań twórczych. Zaczęliśmy szkłem, potem lepiliśmy w glinie, były też smaki regionu naszego przygranicznego polsko-czeskiego, ponieważ w tym roku jest to też projekt polsko-czeski. Były rzemiosła tkackie, koszykarskie, filcowanie na mokro. Na różnych festynach są różne rzeczy, malowanie tych, nie wiem, figureczek to już się nudzi, a takie coś to coś nowego. W ramach oferty Art Square Festiwalu podczas warsztatów można było poznać tradycje miejscowości i regionu. Zorganizowano pokazy kucia broni i narzędzi średniowiecznych. Przygotowano także stanowisko jubilerskie z repliką pieca starożytnego do precyzyjnych prac złotniczych. Odbył się również pokaz otrzymywania granulek i lutowania granulacji, warsztat metalurgiczny. Przedstawiamy rekonstrukcję produkcji żelaza w piecu dymarskim. Tego typu piece były w użytku we wczesnym średniowieczu. Pokazuję, jak robiono groty strzał, jak wykorzystywano taki metal, który jest właśnie wytapiany w dymarce na stoisku obok, jak z tego można było zrobić noże, jak wykorzystywano to do produkcji narzędzi. Przedstawiam zakład złotnika, jubilera, który pracował nad takimi skomplikowanymi technikami, jak na przykład granulacja filigran. Dzisiaj pokazuję, w jaki sposób uzyskiwano granulację srebrną. Właśnie w tym piecyku tam zachodzi proces topienia tych granulek. Mieszkańcy oraz turyści mogli także spróbować swojskich wyrobów. Odbyły się także polsko-czeskie warsztaty wypału w piecach ceramicznych Raku. Przez 3 dni lepimy, szkliwimy i wypalamy. W skrócie, Art Square to miejsce, gdzie można było spotkać ciekawych ludzi, rozwinąć swoje umiejętności i zapoznać się z różnymi technikami zajęć twórczych. Każdy wyrób wykonany własnoręcznie przez uczestnika był pamiątką i wspomnieniem z wakacji.